Październik to początek nauki dla studentów. Rok akademicki rozpoczęli także słuchacze Uniwersytetu III wieku w Chrzanowie. Vivat Academia! Vivat Professores! Już po raz szósty tradycyjny Gaudeamus zabrzmiało na rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie III wieku w Chrzanowie. Co roku chętnych do posiadania indeksów i wpisów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach nie brakuje. Być może jest to spowodowane tym, że na uniwersytecie liczy się uczestnictwo w wykładach i na ćwiczeniach. Tutaj nie ma kolokwiów i egzaminów semestralnych. Każdy zdobywa wiedzę, bo tego chce. Nie stresujemy naszych studentów, stąd taka duża popularność Uniwersytetu III wieku. Chcą się uczyć, chcą być na uniwersytecie, ale tylko z własnej nieprzymuszonej woli i dla własnej przyjemności. I to jest chyba najważniejsze. W tym roku naukę na uniwersytecie rozpocznie 200 studentów, choć chętnych było dużo więcej. Niestety ze względów finansowych i lokalowych przyjęcie większej liczby żaków było niemożliwe. Wśród braci studenckiej nie brakuje też wiecznych studentów, czyli tych, którzy na uniwersytecie studiują od jego powstania. Takich osób jest ponad 50, a wśród nich pani Alina. Twierdzi, że bez uniwersytetu życie straciłoby koloryt. Jestem wieczną studentką nie dlatego, że zostaję z roku na rok, tylko że chcę studiować do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Dlaczego? Co jest tutaj tak fajne? Przede wszystkim człowiek się czuje młodszy, jak się uczy, prawda? A poza tym mnóstwo rzeczy się dowiaduje, nowych, ciekawych, zainteresowania się rozwija, trochę się ćwiczy, no i bardzo się odmładza, bardzo. Nie, bez uniwersytetu to byłoby bardzo szare życie. Słuchacze uniwersytetu na brak zajęć nie narzekają. Oprócz wykładów uczestniczą w zajęciach ruchowych, śpiewają. Plan zajęć na ten rok jest już gotowy. Sprawdzony system nauczania, czyli wykłady czwartkowe o godzinie 16, języki obce w dalszym ciągu, te same, które były. Największą popularność ma język angielski. Mamy aż 5 grup języka angielskiego, język niemiecki, język włoski, język rosyjski również. Oczywiście zajęcia ruchowe, również aerobik w wodzie, taniec towarzyski, muzykoterapia. Ponadto studenci będą mogli wziąć udział w warsztatach literackich, warsztatach plastycznych czy w kursie samoobrony. Bogaty program nauczania i pozytywne opinie studentów sprawiają, że wciąż zgłaszają się nowi chętni do poszerzania swojej wiedzy. W tym roku naukę na uniwersytecie rozpocznie m.in. pani Ewa. Miałam obawy, czy się zapisać, ale koleżanki bardzo były zadowolone przez kilka lat, no i teraz spróbuję studiować, bo mam troszkę więcej czasu. No właśnie, co najbardziej interesuje w tym programie, który zapowiadają? No ja tutaj zapisałam się na język angielski i na informatykę, ponieważ jedno i drugie kuleje u mnie. Zapisy na ten rok już zakończono. Podczas inauguracji roku studenci odebrali indeksy i legitymacje szkolne. Wysłuchali także pierwszego w tym roku wykładu. Wakacje także dla nich już oficjalnie się skończyły.